Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał postanowienie o natychmiastowym wstrzymaniu użytkowania obiektów po byłym zakładzie ceramiki budowlanej Jopek. To tutaj w ubiegłym roku doszło do groźnego pożaru tekstyliów. Ten przedsiębiorca, jeśli można tak to powiedzieć, czy też właściciel tego terenu, absolutnie w naszej ocenie sprawa nie robi sobie nic i nie ma naszej zgody na to. Dlatego też użyliśmy wszelkich możliwych środków i oprócz nakazów definitywnego posprzątania, również obiekt zostaje wyłączony z użytkowania. Zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie przy ulicy Łokietka w Suchej Górze 3 lata temu wydały poprzednie władze miasta. Prezydent Mariusz Wołosz w lutym 2019 roku cofnął zezwolenie, a tę decyzję podtrzymało samorządowe kolegium odwoławcze i nakazało usunięcie odpadów do połowy września 2019 roku. Tak się nie stało, a miesiąc później doszło tu do pożaru. Cały ten rok to kwestia wydawanych nakazów, kar, mandatów. Ostatecznie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o zakazie użytkowania tego terenu. Decyzja jest po to, żeby zakazać użytkowania tych powierzchni, które po prostu zawierają te odpady łatwopalne, a druga decyzja to jest w formie postanowienia zakaz użytkowania, wstrzymanie użytkowania tych powierzchni, które po prostu są użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem pierwotnym. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia. Wszystko wskazuje więc na to, że ta ekologiczna bomba zostanie wkrótce rozbrojona. Kontrole były przeprowadzone z różnymi instytucjami, tak jak ze strażą pożarną, z WIOŚ-iem, w asyście policji, w asyście straży miejskiej. Kolejne działania oczywiście administracyjne to były wnioski, decyzje, kary finansowe, korespondencja z Urzędem Marszałkowskim. Czyli wyczerpaliśmy cały zasób naszych możliwości, żeby nam nikt nie zarzucił, że nie dopełniliśmy jakichś formalności. Władze Bytomia chcą, by ten teren był nadal wykorzystywany, ale przez przedsiębiorców, którzy nie będą narażać zdrowia mieszkańców. Odbędzie się licytacja komornicza tego terenu. Mamy nadzieję, że kupi go inwestor, który o ten teren zadba i wykorzysta go zgodnie z prawem, bo to jest dobry teren pod inwestycje, takie, które będą też bezpieczne dla mieszkańców. Miasto prawdopodobnie zostanie wykonawcą zastępczym decyzji inspektora nadzoru budowlanego. Będzie też dążyło do oczyszczenia tego miejsca z odpadów na koszt przedsiębiorcy, który gospodarował odpadami lub właściciela terenu.